Panie trenerze, od kiedy trwają zajęcia? Trenujemy w tej chwili trzeci tydzień, więc wchodzimy w trzeci tydzień przygotowań. Zdążył pan już poznać zawodników? Tak, zawodników zdążyłem poznać, natomiast pojawiają się na treningach nasze nowe twarze, jest bardzo dużo młodzieży. Ciągle szukamy nowych twarzy, mam nadzieję, że ta kadra nam się poszerzy przed rozpoczęciem sezonu. Tylko jeden sparing zagraliście, 1-3 ze Świtem w Krzeszowicach. Wygląda na to, że czeka was tylko jeszcze mecz pucharowy w Okleśnej w niedzielę, a potem już liga. Troszkę mało tych gier kontrolnych. Tak, dokładnie, bardzo mało i ubolewam nad tym, natomiast sytuacja na naszym tutaj środowisku piłkarskim jest bardzo trudna i wiele klubów boryka się z problemami kadrowymi. Zarówno nasi przeciwnicy, jak i my, na przykład teraz w sobotę mieliśmy problem, by wyjechać na mecz. W tą środę mieliśmy grać z przeciwnikiem, nawet nie będę mówił, którym, bo to nie ma sensu, ale mieliśmy grać, ale nam też przeciwnik zadzwonił, że nie jest w stanie się zebrać. No cóż, mamy co mamy i musimy przygotować się w taki sposób, jaki tylko możemy. Trenujemy mocno, mam nadzieję, że wystartujemy dobrze. No bo to będzie taka mieszanka doświadczenia i młodości, bo trochę widzę, że tych młodych zawodników jest, mimo wakacji, no frekwencja nie jest chyba najgorsza. Frekwencja jest, no właśnie uzupełniamy się młodzieżą, dużo, dużo młodzieży. Chciałbym, żeby tej starszych było troszkę więcej, brakuje troszkę balansu. Trzy bardzo doświadczone osoby by się na pewno przydały na boisku. Raz, że poukładałyby to młodzież, dwa, że doświadczenie jednak z wiekiem jest dużo ważniejsze na boisku. Bardzo ważne na boisku, natomiast mamy młodzież, jeżeli będziemy grać młodzieżą, to będziemy grać młodzieżą. Mamy co mamy, musimy walczyć o swoje. Pan prezes już określił cele, jakie stawia przed panem na ten sezon, no cel bo jest... biorąc pod uwagę poprzedni sezon i to, że udało się utrzymać, no chyba cel jest jasny. Dokładnie taki sam jest cel w tym roku. Utrzymać się. Spadają cztery drużyny plus ekstra w zależności od wyższych lig, więc musimy się przygotować na najgorsze i grać. Po prostu musimy grać w każdym meczu o 3 punkty i nie skupiać się na celu na utrzymaniu się. Oni mają grać po prostu o 3 punkty.